Uwaga burza, teraz z dokładną informacją gdzie i kiedy. Wszystko za sprawą specjalnej aplikacji Silesia Alert. Daje ona znać o gradzie, nawałnicach i trąbach powietrznych, a wymyślili ją i stworzyli naukowcy z naszego regionu. Wszystko opiera się o dane, które pozyskiwane są ze specjalnego radaru w goczałkowicach zdroju. Jak zapewniają autorzy oprogramowania, alert pojawi się tylko wtedy, gdy burza na 100% przejdzie w miejscu, w którym się znajdujemy. Magda Sincewicz. Przez prawie 10 lat był wykorzystywany wyłącznie w celach naukowych. Teraz się to zmieniło. Służy także tym, którzy zawczasu wolą wiedzieć, co przyniesie pogoda. Dane z naszego radaru obrazują aktualny stan atmosfery, czy znajdują się w jego zasięgu opady, jak silne są to opady, gdzie występują. I czy te opady w przestrzeni rozkładają się w taki sposób, że świadczy to o występowaniu zagrożeń? Na tej podstawie wiemy, gdzie znajdują się najsilniejsze komórki burzowe, i przed tymi najsilniejszymi, najbardziej ekstremalnymi komórkami burzowymi ostrzega silazja alert. Ostrzeżenia wydawane są w czasie rzeczywistym, w obrębie 39 miast. Jeśli zbliża się do nich groźna burza z ekstremalnymi opadami deszczu, porywami wiatru i gradem, wtedy wysyłane jest powiadomienie. Podczas burzy bardzo ważne jest, aby mieć naładowany telefon komórkowy, zalogowany do sieci, ponieważ jest to jedyne narzędzie, które pozwala wezwać pomocy. W przypadku wyłączenia takiego telefonu no, czas, który jest potrzebny na zalogowanie się do sieci i włączenie takiego urządzenia, no, wydłuża czas dojazdu pomocy, co może być krytyczne w przypadku porażenia wyładowaniem atmosferycznym. Od teraz każdy ma szansę by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Wystarczy, że ściągnie aplikację. Silesia Alert jest dostępna y, dla urządzeń zarówno z systemem Androida, jak i z systemem ios -a. Można ją pobrać z App Store albo y, ze sklepu Play. Aplikacja jest całkowicie darmowa. Znajdziemy w niej oprócz tych powiadomień, na które musimy wyrazić zgodę, żebyśmy nie musieli się martwić, że idzie burza. My musimy coś sprawdzać. Jeśli wyrazimy zgodę, z automatu przyjdzie nam powiadomienie o takim zagrożeniu. Ostrzeżenia odświeżane są co 90 sekund i dotyczą pięciostopniowej skali. Jedynka mówi o tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia silnej burzy nie jest jeszcze takie wysokie. Natomiast piątka o tym, że niebawem czekają nas ekstremalne opady. Co wtedy robić? Jeśli już. Obserwujemy rozwój chmur kłębiastych, bądź słyszymy, że nadchodzi burza, to powinniśmy jak najszybciej ewakuować się z otwartej przestrzeni, np. do budynku bądź pojazdu. To pozwoli uchronić nas przed jej niebezpiecznym oddziaływaniem. A to może mieć tragiczne skutki: takie jak oparzenia, złamania, aż po zatrzymanie krążenia czy śmierć.